Rozdział 31. Ścieżki Godra. Asedia to stan apatii, często opisywany jako zaniechanie ducha. Życie w cieniu oraz brak zdecydowania mogą być objawami tego stanu. W kontekście ucieczki w Godra, ambient może być używany do odzwierciedlenia emocji, tworząc atmosferę zdławionego entuzjazmu lub dezorientacji, co może być związane z bieżącym stanem serca i ducha. W głębi lasu, gdzie cienie tańczą między drzewami, a światło słońca zaledwie przeciska się przez gęstą koronę liści, tam, gdzie czas wydaje się uwięziony w wiecznej zmierzchu, znalazłem się na rozdrożu życia. Czułem, że Asedia objawia się nie tylko w moim sercu, ale też w tej opustoszałej krainie, nazwanej Godrem. Wędrowałem bez celu, jak cień włóczący się po omamionym krajobrazie. Życie w cieniu przybierało formę zamglonych wspomnień i nieokreślonej tęsknoty. W ambientalnych dźwiękach suszącego się liścia i skrzypienia gałęzi znajdowałem symfonię mojego uniesionego ducha. Przedzierając się przez mroczne zakamarki lasu, zaczęły wyłaniać się kontury opuszczonej ścieżki. Odczuwałem, że to miejsce jest kluczem do zrozumienia mojego stanu ducha. Ścieżka wiodąca przez mgłę i śpiew ptaków stała się metaforą mojej własnej podróży. Głębiej w Godrze, gdzie drzewa osłaniały niebo, a liście pod moimi stopami szeptały opowieści zapomnianych marzeń, zobaczyłem zarys wodospadu. Jego spadająca woda była jak strumień życia, który musiałem odnaleźć wewnątrz siebie. Stojąc przed kaskadą, zacząłem rozumieć, że uniesienie może płynąć z odkrywania własnej duszy, nawet gdy świat zanurzony jest w szarościach. Podążając za szumem wodospadu, odkryłem źródło, które nie tylko karmiło moje zranione serce, ale również przynosiło obietnicę nowego początku. W świecie Godra, gdzie cienie Asedii mogły być ujarzmione, poczułem, że jestem architektem własnego przeznaczenia. Księga Godra nie zamykała się na ostatniej stronie. Otwierała nowy rozdział, w którym każdy krok nabierał znaczenia, a życie w cieniu stawało się preludium do triumfu nad własnym losem. W ambientalnej symfonii Godra znalazłem harmonię, której poszukiwałem i zrozumiałem, że ścieżki życia, nawet te utkane z cienia, mogą prowadzić do światła. Rozdział 32. Przejście przez bramę harmonii. W tym rozdziale przenosimy się przez bramę, którą Godra otworzył na pograniczu ciszy i dźwięków, inspirując się zasadami benedyktyńskiej filokalii. Jego ambientowe dzieło staje się przewodnikiem, który prowadzi przez mistyczną podróż w głąb harmonii dźwięków i milczenia. Bieder, modlitwa ciszy. W utworze Cisza Godra podnosi ciszę na wyższy poziom. Nie jest to jedynie absencja dźwięków, lecz świadoma i piękna pustka, pełna głębokiego znaczenia. To modlitwa ciszy, gdzie muzyka staje się językiem duszy w dialogu z nieskończoną przestrzenią. 2. Oddech życia. Wdech i wydech odsłania rytm życia, gdzie oddech staje się modlitwą. Inspiracja benedyktyńska widoczna jest w tym, jak Godra ukazuje, że każdy dźwięk, podobnie jak oddech, ma swój rytm i miejsce. To oddech, który staje się nie tylko fizycznym aktem, ale rytuałem duchowej obecności. 3. Bycie w teraźniejszości być to przesłanie, które przenika cały album. Ambient Godra nie tylko jest zbiorem dźwięków, ale głęboką refleksją nad byciem w teraźniejszości. Podobnie jak benedyktyńska praktyka, dźwięki stają się formą modlitwy, pochwałą chwili. Chatter, dwie strony dźwięku. W filokalii dźwięków Godra przekazuje ideę posiadania dwoje uszu do słuchania. To nie tylko apel do zmysłów, ale również duszy. Spotkanie chorałów gregoriańskich z elektronicznymi dźwiękami to jak zderzenie dwóch światów, które harmonijnie się przenikają, podkreślając piękno każdej strony. 5. Pocałunek ciszy. Album Godra staje się pocałunkiem ciszy w odjeździe ambientu. To podróż przez bramę harmonii, gdzie cisza i dźwięki stają się jednością. Ambientowy odjazd to nie tylko eskapizm, ale podróż w głąb filokalii, gdzie muzyka staje się muzycznym manifestem duchowej obecności. Przejście przez bramę harmonii ukazuje, jak Godra nie tylko tworzy muzykę ambient, ale wprowadza nas w mistyczną podróż, gdzie cisza i dźwięki harmonijnie się splatają, tworząc niezwykłe dzieło artystyczne.